Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. „Wiem, kto jesteś”, krzyczy duch nieczysty. „Nawet one, demony, rozpoznają swojego Pana, a my, współcześni, oświeceni i posiadający niemal nieograniczone możliwości poznawcze, czy jesteśmy w stanie w Jezusie rozpoznać Boga? Czy naprawdę szukamy prawdy, czy raczej wymówek, żeby jej nie przyjmować? Jezus jest Bogiem, jednorodzonym Synem Najwyższego. Potwierdza to zarówno Jego nauka, jak i cuda, które On czyni. Pierwszym znakiem, jaki uczynił Jezus według relacji świętego Marka Ewangelisty, jest właśnie uwolnienie opętanego z mocy diabelskich. Czytając dalej Markową relację o życiu Jezusa, zauważymy, że tak naprawdę wszystkie Jego znaki i cuda można sprowadzić do wspólnego mianownika. Jest nim pokonanie zła. Bóg stał się człowiekiem, aby uwolnić ludzkość z niewoli zła. Dokonuje tego na różnych płaszczyznach. Nauczając, przysposabia nasz intelekt do jasnego opowiedzenia się za dobrem i odrzuceniem zła. Odpuszczając grzechy i wyrzucając złe duchy, wyzwala nas spod władzy zła w aspekcie duchowym. Uzdrawiając choroby i karmiąc głodnych, uwalnia nas od zła w wymiarze fizycznym. Misja Jezusa obejmuje zatem zbawienie całego człowieka, a nie tylko jakiejś jednej sfery naszego życia. On miłuje nas całych, takimi, jakimi jesteśmy. Miłość Jego nie jest naiwna. On stawia nam jasne wymagania, aby uczynić z nas nową ludzkość, wolną od wszelkiej formy zniewolenia i przysposobioną do objęcia swojego dziedzictwa w Królestwie Bożym.